Magiczne przesłanie od wróżek. Na ten tydzień, od 10 do 16 stycznia, witam serdecznie wszystkich Państwa w dzisiejszy poniedziałek i zobaczmy, co dzisiaj przemówią anioły. Zanim pokażę Państwu kartę, którą wyciągnęłam, witam oczywiście wszystkich serdecznie. Cieszę się, że odwiedzacie mój kanał. Chcę, byście ten kanał polubili, byście komentowali, byście pokazywali mi nieustannie swoją obecność. Nieraz wystarczy w komentarzu tylko smajlik, jedno słowo, jedno zdanie. Proszę również o lajki. I wszystkich nowych widzów proszę o nowe subskrypcje. Mój kanał ma już 4030 subskrybentów i bardzo się cieszę, że ciągle ich przybywa, więc może i Ty zostaniesz nowym subskrybentem właśnie dzisiaj. Kliknij subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, a wtedy YouTube powiadomi Cię o codziennych moich nowych premierach filmików z wróżbami. Wróżby, które nagrywam tutaj, są wróżbami kolektywnymi dla nas wszystkich. Mają funkcję porad, wskazówek, wsparcia, wsparcia emocjonalnego i duchowego, mentalnego, psychicznego. Takie wsparcie jest ważne. Oczywiście wszystkich potrzebujących zapraszam na wróżby indywidualne, które można u mnie nabyć również. Proszę o kontakt ze mną na e-mail. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Oczywiście wróżby indywidualne skupiają się tylko na Was lub na Waszym partnerze i oparte są na Waszych datach urodzenia, zdjęciach i osobistych pytaniach do kart. Zapraszam. Zacznijmy dzisiaj magiczne przesłanie od wróżek. Czyli tutaj mamy właśnie tą talię kart. Doktor Doreen Virtue. I pokażę Państwu, jaką kartę dzisiaj wyciągnęłam, przy tasowaniu oczywiście. Zacznijmy, kochani, od pięknego zdjęcia. Pokazuje to anioła, który wznosi ręce, jakby prosi o coś, być może medytuje, afirmuje, przyciąga szczęście, miłość, obfitość. Być może ten anioł prosi o coś wszechświat lub opatrzność Bożą. Widzimy tutaj piękne barwy. Różowy jako symbol miłości. Fioletowy jako symbol sakralności. I oczywiście różne inne kolory, jak niebieski, żółty, czyli żółty, słoneczny, pozytywne myślenie, niebieski spokój, harmonia, biały, niewinność, czystość. No i widzimy tutaj promienie płynące z serca tej osoby. Czyli tak jakby właśnie, nie wiem, czy oddawała ta osoba coś wszechświatu do załatwienia, różne sprawy. Różne swoje, być może problemy, oczekiwania, marzenia i czekała na wsparcie. Też czakra serca jest tutaj bardzo widoczna, która być może otwiera się lub prosi o miłość, ponieważ mamy tutaj przesyt koloru różowego, czyli prosi być może o miłość, by być kochaną, by kochać.
Zobaczmy, jaki jest tytuł tej karty. Wszystko w porządku. Nie martw się. Wszystko działa we właściwy sposób. Widzicie, kochani? Tak jak wspomniałam, wszechświat, opatrzność Boża, aniołowie, archaniołowie wspierają tutaj prośby tej osoby. I mówią, że wszystko działa we właściwy sposób. Poczekaj, daj czas na dobre, pozytywne rozwinięcie spraw. Zobaczmy, co przemawia książeczka, jeśli chodzi o tą kartę. Wszystko w porządku. Nie martw się, wszystko działa we właściwy sposób. Wróżki wiedzą, że zależy Ci na pomyślnym rozwiązaniu tej sytuacji. Dlatego przesłały Ci tę kartę jako zapewnienie, że wszystko dzieje się w doskonały, boski sposób. Bądź więc optymistą i zrzuć ciężar ze swojego serca i umysłu. Idź na spacer w otoczeniu natury, spędź czas z bliskimi, poćwicz lub zajmij się działalnością twórczą. Im bardziej będziesz skupiony i pełen wiary, tym lepiej wszystko się ułoży. Dodatkowe znaczenie tej karty. Spisz swoje problemy na papierze, a następnie urządź ceremonię ich zniszczenia. Kartkę możesz spalić, wrzucić do wody albo ją zakopać w ziemi. Porozmawiaj z właściwymi ludźmi, by potwierdzić fakty. Twoje troski mogą opierać się na nieprawdziwych przesłankach. Upewnij się, że masz czas na odpoczynek i zdrowo się odżywiasz, ponieważ napięcie fizyczne może prowadzić do niepokoju i przemęczenia. Kochani, wybierzcie dla siebie to zdanie, tą sekwencję z tego tekstu, który do Was pasuje i przemawia. Jeśli Wasze ciało zareagowało na któreś z tych sentencji, to na pewno jest to Wasze zdanie. Jest to dla Was przekaz. Jeśli podarowałeś coś wszechświatowi lub Bogu, aniołom, to czekaj z cierpliwością, spokojem, opanowaniem. Zajmij się swoimi sprawami, a wszechświat zajmie się właśnie tymi problemami, które jemu powierzyłeś. I zaufaj w to. Lub ważne jest też tutaj, by zrobić rytuał. Rytuał, gdzie spiszecie swoje wszystkie intencje, tak jak to w moich rytuałach jest, tak? Na pełnię księżyca czy na nów księżyca. Spisujemy zawsze wszystkie intencje, które chcemy oczyścić, odciąć, lub przy pełni księżyca wszystkie intencje spisujemy, które chcemy przyciągnąć. Także zróbcie sobie taki rytuał. Rytuały możecie znaleźć na moim kanale w playliście pod tytułem Rytuały. Są rytuały przyciągające i odcinające. Także proszę według instrukcji to robić, by nie zrobić niczego na odwrót. I właśnie taki rytuał na otwarcie na przykład swojej czakry serca, przyciąganie miłości, należy robić regularnie. Przepraszam. Wyciągnijmy jeszcze, kochani, trzy klucze anielskie. Trzy klucze anielskie, które podpowiedzą nam być może, jakie energie są ważne na rozwiązanie różnych naszych dylematów. Co jest ważne, by
ułatwić załatwianie spraw, by ułatwić ten tydzień, ponieważ wróżba jest na ten tydzień. Pierwsza karta, która mi wypadła pod stół, jesteś wolny. Jesteś wolny, czyli uwolnij się od wszystkich lęków, od wszystkich zniewoleń, jakichś wierzeń, jakichś zahamowań, blokad. Uwolnij się od tego wszystkiego, ponieważ to cię tylko obciąża i zniewala. Drugą kartą, która mi wypadła, rozkoszuj się życiem. Czyli używaj życia, delektuj się, ciesz się z każdego dnia, z każdej chwili. Rób sobie wszystko pięknie. Wykorzystuj każdy moment, by się rozkoszować. By tobie było dobrze. Czyli ciesz się każdą chwilą, każdą piękną chwilą, każdym momentem, który jest być może jakiś radosny, kiedy jesteś zdrowy, zdrowa. Następną kartą, która mi znów wypadła pod stół, proś, a będzie ci dane. Proś, a będzie ci dane. Widzicie? Proście wszechświat, proście opatrzność Bożą, aniołów, archaniołów. A będzie wam dane to, ponieważ wszechświat wysłuchuje waszych próśb, waszych trosk, które oddajecie wszechświatowi. Także nie wstydź się, nie bój się prosić o to, co jest ważne. I wyluzuj się bez stresu, opanuj się, wycisz. Wszechświat zajmie się twoimi życzeniami i sprawami. Czyli wszystko w porządku. Weź sobie do serca tutaj tą poradę na ten tydzień. Być może wykorzystasz te wskazówki. Miłego tygodnia i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już wkrótce.